jesteśmy już w porcie, czekamy na odpłynięcie statkiem. Ubraliśmy się w specjalne bluzy, które osłonią nas przed słońcem. Tutaj w Meksyku bardzo zwracają uwagę na to, żebyśmy nie mieli pokremowanego ciała, dlatego że ten krem potem zostaje w wodzie i to szkodzi środowisku i potem te ryby to wdychają. Dlatego też wciągnęliśmy długie rękawy. Mamy teraz taki mały częstunek w formie soków, jakichś owoców i wtedy wsiadamy na łódkę.